Cześć, witajcie. Dzisiaj Wenus już jest w domu i to już jest od, ojej, prawie 2 tygodnie, jak jestem w domu. Wrzucałam filmiki właśnie z Teneryfy i skończyły się. Teraz już jestem w domu i pewnie zacznę Wam znowu opowiadać różne swoje ciekawe opowieści. Co chciałam powiedzieć dziś? Dziś chciałam powiedzieć, że jestem właśnie cały czas po przeprowadzce. Wprowadziłam się na mieszkanie, gdzie moja mama mieszkała. Dano mi to mieszkanie. Był straszny bałagan, ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, kiedy macie tydzień czasu, kiedy ktoś umiera i w tym samym momencie musicie zlikwidować swoje mieszkanie, wprowadzić się do mieszkania, które całe jest pełne czyichś rzeczy. Także tu byłam niezadowolona z tego powodu, bo po prostu taki stres jakiś był, ale właśnie dzięki temu stresowi też nie myślałam, nie zastanawiałam się. Na pewno zastanawiacie się, jak ja się czuję, więc ja Wam powiem, że ja się czuję wspaniale i cudownie, ponieważ, choć to zabrzmi trochę ironicznie, ale to był bardzo długi proces przygotowania się do po prostu, że moja mama umrze i to nie było nagłe, to ostatnie 3 lata były bardzo ciężkie, a ostatni rok był po prostu masakrycznie ciężki, także po prostu w tym dniu, kiedy nasza mama po prostu, no nasza, bo mam jeszcze brata, odeszła, to myśmy poczuli ulgę. Były rzeczy, które nie podobały mi się w tym czasie, kiedy mama już w hospicjum leżała, ponieważ tutaj właśnie podają ludziom leki psychotropowe, silne psychotropowe, wprowadzają stan takiego uśpienia, nie ma kroplówki, została odłączona kroplówka, no i od piątku do środy po prostu czekaliśmy, aż to się zakończy, także były różne sytuacje, był stres, były nerwy, były telefony w nocy, że mamy przyjechać, na przykład o 4 rano, bo jest źle. Myśmy wiedzieli, że i tak lepiej nie będzie, także myśmy nie chcieli jechać, ktoś naciskał, że to już może być koniec. Ja wiedziałam, że jeszcze nie i powiem Wam, że po prostu to jeszcze trwało 2 dni. I we wtorek o 21 pojechaliśmy z moim bratem pożegnać się, bo już tak czuliśmy, że po prostu już naprawdę dużo nie zostało, ponieważ w pokoju, w którym moja mama tam leżała, pojawił się po prostu smród taki. Wiecie co, powiem Wam, to jest po prostu specyficzny zapach trupa i jeżeli ktoś go spotkał, to wie, co to jest za zapach. Ja pracowałam w szpitalu, także nie był mi obcy ten zapach i on się pojawił w poniedziałek i ja mówiłam do mojego brata, że prawdopodobnie 2 dni i ona umrze. Więc we wtorek o 21 pojechaliśmy, to już było bardzo intensywnie w tym pokoju. I pożegnaliśmy się i pamiętam, że właśnie ja powiedziałam do niej, że już może odejść, że już po prostu jest wszystko pozałatwiane, że zajmiemy się tu sobą i słuchajcie, o 10:30 w środę, 10:30 po prostu ona odeszła, zmarła i taki był to dziwny dzień, ponieważ moja mama zawsze wiedziała, że ja śpię do godziny 10:30 i akurat o 10:30 zmarła, także no ta noc, kiedy ona zmarła, jak wróciłam jeszcze do mojego starego mieszkania, też była taka inna, ponieważ wtedy wiatr nagle zaczął gwizdać w oknie, tak, taki świst, taki siu. Wcześniej nigdy tego nie było, później też nie i nagle lampka jakoś tak pyknęła i też było pukanie w telewizorze. Wiem, że to niektórym może się wydać głupie, ale to już się później nigdy nie pojawiło. Za to tu na tym mieszkaniu były takie właśnie sytuacje około tygodnia temu, że w mieszkaniu bardzo spadały mi rzeczy, które były postawione ileś godzin wcześniej, jedna na drugiej. Potrafiły spaść 3 pojemniki plastikowe ustawione jeden na drugi, wywrócić się tutaj śmieci, w sensie kartony, które miałam znieść na dół. I to nie było, że to się przewróciło, tylko to było słychać, że ktoś to gniecie. A moja mama taka była, że ona zawsze mówiła, no po co to tu leży, nie można tego wynieść, idź to wynieść, bo to tu przeszkadza, to nie może tu stać, no idź to wynieś. No i właśnie tak sobie to skojarzyliśmy, że to jakieś duchy, może moce i tak dalej. No powiem Wam, że po prostu nastała po prostu ulga w tym momencie.
tym momencie ulgi też zrozumiałam, że bardzo, naprawdę bardzo dużo dokumentów, papierów różnorodnych będzie do pozałatwiania, było tego ogrom. Także tydzień temu w poniedziałek aż w 15 miejscach byłam, ponieważ ja liczyłam, w ile miejsc zajadę, z ciekawości do 15 dobiłam. Moja mama została skremowana, jak to się mówi, nie w postaci kremu, ale kremacja, zamówiliśmy, żeby ją spalono. Z tego względu, że nie wiem, czy ja będę na Islandii, czy mój brat będzie na Islandii, my tego nie wiemy. I żeby można było po prostu w razie czego po prostu wziąć urnę do samolotu i przewieźć do Polski, to jest taka opcja zrobiona. Wszystko troszeczkę inaczej wyglądało, jakby to było w Polsce. Był katolicki ksiądz, ale jednak tutaj są protestanci. I ja jako przyznająca się bardziej do tego wyznania protestanckiego, trochę byłam zdziwiona i zszokowana, jednak oczekiwałam czegoś innego, więc różnice kultur bardzo tutaj zobaczyłam, jeżeli chodzi o pochówek. I teraz w najbliższą środę dopiero będzie ta urna schowana do ziemi, że tak nazwę to, ponieważ właśnie ona stoi na półce pod numerem, jak w Oświęcimiu, po prostu można sobie przyjść, wyjąć urnę, wejść do kapliczki, posiedzieć przy urnie, schowają na półkę, odłożą, więc taka opcja nam nie odpowiada. Moja mama miałaby 68 lat 1 listopada, to były jej urodziny, wtedy jeszcze była w kostnicy i nawet nie mogliśmy świeczki zapalić, także to było takie niezbyt przyjemne, jeżeli chodzi o ten czas, a teraz po prostu ja chcę to zamknąć, żeby po prostu na święta można było pójść i zapalić znicze, które ja już kupiłam i właśnie nie mogę ich zapalić póki co. I w środę będziemy po prostu dokańczać cały właśnie ten pogrzeb. I tak naprawdę ta urna tutaj może leżeć bardzo długo na tej półce sobie stać. I to mnie zdziwiło właśnie, że to trochę inaczej jakby jest, prawda? No, ale w związku z tym, jak widzieliście, po prostu ja w pewnym momencie stwierdziłam, tego jest za dużo i jadę gdzieś. I pojechałam na Teneryfę, zawsze chciałam pojechać gdzieś, gdzie są palmy. Palmy mnie bardzo interesowały, zwłaszcza, że ci, co oglądacie mnie dawno, to wiecie, że ja lubię jakieś tam rośliny uprawiać i tak dalej. I powiem wam, że był to bardzo fajny wyjazd, łącznie z tą zgubą na górze, co autobus odjechał, ponieważ to mi właśnie tak uświadomiło, oderwało mnie od tego wszystkiego. Zobaczyłam też po prostu, jak jest gdzie indziej, że tam tak świeci mocno słońce, że jest gorąco, gdzie tu na Islandii mamy w tej chwili już mrozik, już trzeba szyby skrobać w samochodzie. Było to fajne, ale jednak jest tam taka wilgoć, że to nie jest mój prawdopodobny klimat, ale było naprawdę przyjemnie, bardzo fajnie, pomimo że miałam te takie niezbyt miłe sytuacje, no ale te sytuacje można ominąć. Ci, którzy oglądacie, to już po prostu wiecie, że takie coś się może przydarzyć i możecie być bardziej czujni i zawsze wypożyczajcie jednak samochód, bo to jest jednak najlepsza opcja, jak już się jedzie tak daleko i po prostu za jakieś tam pieniądze, prawda, jedziemy, to po prostu ten samochód to już naprawdę nie robi nam różnicy, a daje bardzo duży komfort. Zwłaszcza, że wyspa Teneryfa jest bardzo mała i ją można objechać w ciągu bodajże 5 godzin, także Islandia jednak jest duża. Chciałam odpowiedzieć właśnie na jedne komentarze, które pojawiają się często, gęsto na moim kanale. Są regularnie kasowane, zgłaszane do YouTube'a jako spam i naruszenie mojej prywatności. Otóż kogoś zabolało bardzo, że ja zbierałam jakiś czas temu na pokrycie długów, a teraz sobie jadę na Teneryfę. To chciałam powiedzieć tej osobie, że jeszcze dzisiaj kupiłam sobie suszarkę elektryczną, którą postawię sobie na pralce. Jestem bardzo z tego powodu zadowolona, ponieważ ja o tym nie mówiłam, ale rok temu ktoś podarował mi bardzo duży prezent w postaci właśnie finansowej i z tego po prostu trzymałam te pieniążki na to, że wiedziałam, że po prostu pokryją czy pogrzeb, czy coś. Starczyło mi jeszcze na wycieczkę i miałam pozbierane swoje pieniądze, ponieważ już tego kredytu od paru miesięcy nie płacę, bo jest spłacone. Kupiłam sobie suszarkę. Nie uważam, że to jest coś dziwnego, że jeżeli ja mówię, że zbieram na coś w danej chwili, moja sytuacja na przykład nie może się poprawić, albo nie mogę na coś pozbierać, albo po prostu ktoś nie może mi pomóc. I jeżeli ktoś ma taki po prostu ból dupy,
to niech sobie założy kanał, sam nagrywa, sam poprosi, są miejsca, gdzie można zbierać pieniądze tak samo i ja nie widzę w tym żadnego problemu. Uważam, że każdego interes jest po prostu pilnować swój interes i dbać o siebie i się dobrze czuć i po prostu korzystać z życia, więc z tej okazji jeszcze chciałabym powiedzieć, że zbieram pieniądze na lampę tutaj właśnie do naświetlania, jak nagrywam, ponieważ jest ciemno, są noce. Lampa kosztuje 50 tysięcy islandzkich koron i jeżeli po prostu ktoś ma ochotę, na dole jest pod filmem zawsze link właśnie do PayPala i można tam podesłać mi jakieś grosze, które po prostu pokapią i w pewnym momencie nazbiera się coś i nawet jeżeli nie będzie to całość, to po prostu będzie mi łatwiej dołożyć do tej lampy. Także ten, aż tak nie sypię, że tak powiem, gotówką, bo jednak na rencie to się nie ma aż tak dużo, a tak jak mówię, po prostu ktoś chciał, żebym dobrze spędziła czas, żebym po prostu miała dla siebie, żebym to rozgospodarowała, także ja tej osobie bardzo dziękuję, ona wie o tym, jest anonimową osobą, więc więcej wam nic na ten temat nie powiem. Cóż jeszcze mogę wam powiedzieć? Właśnie kupiłam sobie suszarkę elektryczną firmy Electrolux, dzisiaj mi ją przywiozą. Dlaczego? Dlatego, że się okazało, że po prostu w tych mieszkaniach tutaj w zimę, kiedy nie można za bardzo okien otworzyć, wywieszenie prania powoduje taką wilgoć, że okna po prostu ciekną. Cały dół okien jest mokry i ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mi się mieszkanie zawilgociło, żebym mieszkała w pleśni, ponieważ będzie to bardzo długi problem i będzie ciężko to zlikwidować, ponieważ bym musiała się wówczas wyprowadzić z tego mieszkania na inne, oni by tu zrobili remont i może wcale bym tu nie wróciła, a to dla mnie nie ma sensu. Poza tym to jest taki układ tego mieszkania, że niestety, ale postawienie suszarki, ona po prostu przeszkadza wszędzie. No i to mówię, jest ta wilgoć i po prostu to też jest męczące mieszkać w wilgoci, zwłaszcza, że ja mam problem właśnie ten reumatyczny, gdzie wilgoć bardzo mi szkodzi, także takie zalecenie raczej, prawda, medyczne. No, ale też i wygoda, ponieważ szybko coś się wrzuci, nie trzeba czekać aż wyschnie. I bardzo fajna rzecz, że te wszystkie kulki, kłaczki, to wszystko zostaje w suszarce, a nie później trzeba otrzepać, odkulać się i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, ja się zastanawiam cały czas, o czym nagrywać. Czy nagrywać filmy o tym, jak to było? Czy nagrywać o tym wszystkim, co przechodziłyśmy, co ja widziałam? Nie na wszystko jeszcze jestem gotowa. Na pewno nie mogę oglądać zdjęć z moją mamą, ponieważ jakoś tak staram się odciąć. Wiem, że jej nie ma i powiem wam, że przyszło to bardzo tak ciekawie, ponieważ przez ten proces przygotowania się po prostu ja wiem, że jej nie ma, że ona była i ja to potraktowałam jako jazdę autobusem czy pociągiem, kiedy ktoś wsiada, no akurat tu ja wsiadłam, że tak powiem, do niej, w sensie takim, że to ona mnie urodziła, ale że ona była w moim życiu, czyli ona była jakby w przedziale i jechała za mną i w pewnym momencie wysiadła i tak samo ludzie wysiadają, już później ich nie widzimy, ale wiemy, że oni byli i ja to jakoś tak odebrałam. Dobrze, kochani, słuchajcie, subskrybujcie kanał, dzięki za nowe subskrypcje, nie piszcie głupich komentarzy, po prostu to nie ma sensu, bo ja wiem, że ktoś chce się wyżyć, bo w życiu prywatnym w twarz by tego nie powiedział. Są to przeważnie, wam powiem niestety, osoby tu z Islandii i jest to przykre, bo akurat ta osoba jest z Islandii, bo tam po prostu w komentarzach można to wyczytać. Pouczająco, mądrząco się po prostu mi pisała, że to nie tak, to tak i tak. No, także po prostu widzicie sami. Najlepszym jest, że po prostu Polak Polaka lubi do podatkowego podwalać i ja właśnie się zastanawiam, za co mnie podwalić do podatkowego. Ta osoba chciała, kiedy ja nie pracuję, nie robię nic na czarno i tak dalej. Po prostu to jest śmieszne. Dobrze, także kochani, piszcie w komentarzach, co byście właśnie chcieli oglądać. Z gotowaniem na razie nie będzie nic. Mała kamera GoPro się zepsuła, jest w naprawie, nie mogę jej naładować, ale za parę dni wróci, także będzie lepiej. A zresztą ta chyba też dobrze nagrywa. No i zrobiłam sobie kawę. No, to teraz ją wypiję, bo się zagadałam i nie wypiłam kawy. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie, cześć.